Cześć, z tej strony Kushi, w tym odcinku testuję nową grę na telefony. Jest to darmowa gra Pokémon Quest. Jest ona nowa, wyszła jakoś w zeszłym tygodniu na telefony, wcześniej już była na Switchu. Także jeśli wam się podoba ta gra, jeśli chcecie, żebym zrobił z niej serię, to chciałbym zobaczyć 5000 łapek w górę pod tym filmem i wtedy jedziemy z całą serią. Także dzisiaj na dobry początek przetestujemy sobie tę grę, właśnie ją ściągnąłem. Polskiego języka nie ma, ale to nic, chyba jakoś ogarniemy. Datę urodzenia wpiszę sobie tylko rok. Dobra, mamy jakieś intro, słuchajcie. Płyniesz na małą wyspę i są tu ślady cywilizacji, która kiedyś na niej była. Twoim celem jest eksploracja tej wyspy Tumble Cube i zdobycie nowych łupów. Jak widzicie, ta gra była określona takim przydomkiem, powiedzmy, pokemonowy Minecraft, bo rzeczywiście ta grafika troszkę nawiązuje do Minecrafta. Wszystko jest złożone z klocków. Fajne intro, Pokémon Quest, podoba mi się. Zaraz zobaczymy, jak się zaczyna ta gierka. Dobra, słuchajcie, są jakieś pokemony. Latamy dronem tutaj? Zobaczcie. Dron wyleciał ze statku, PJ-e widzę tutaj, same poksy z pierwszej geny. Może tutaj są tylko poksy z pierwszej geny, zaraz zobaczymy. O nie, zepsuł się dron. Dobra, wprowadzamy swoje imię, Kushi. Zajęte, dobra, dobra. Tak sądziłem. Dobra, wpiszę taką losową liczbę, niech będzie teraz już na pewno... zadziałało, okej. Okay. Rozpoczynamy eksplorację wyspy. Pikachu, Eevee, Charmander, Bulbasaur i Squirtle. Może to są startery do wyboru? Dokładnie tak, na to wygląda. Dobra, wybieramy startera w tym momencie. Piszcie w komentarzach, którego startera wy byście wybrali. Ja chyba wybiorę Eevee, bo on ma ciekawe ewolucje, także zróbmy to. Wybieramy Eevee, słuchajcie. Niech będzie, wybieram go dlatego, że go lubię. Nie dlatego, że wiem, jakie będzie miał statystyki, czy coś takiego. No nie wiem, nie znam się na tej grze, także wybieram na czuja. Dobra, idziemy się rozejrzeć po wyspie teraz, zgodnie z tym, co piszą. Czyli ja chodzę tym Eevee'im, tak? Pokemony same atakują przeciwników. A, sam go bije, no dobra. To musi poczekać chwilę, aż się odnowi atak, okej. Zebrałem jakieś grzybki. I teraz mam ataki. Czyli co, używam Flaila. I odnawiają się, trochę jak w World of Warcraft, takie... cooldown tak zwany, czekam, aż się odnowią ataki. Okej, i teraz jakieś niebieskie i pomarańczowe zebrałem. Zapowiada się w sumie dosyć fajnie ta walka, całkiem mi się podoba. Okej, PJ-ek, wjeżdżam w niego atakiem. Ciekawe, czy mogę tego takedowna też używać, jest taka czerwona ikonka na nim. Ej, zadziałało, mogę używać takedowna, okej. Ej, tutaj się klika to po lewej i można automatycznie atakować? Wtedy nie trzeba nic robić? Pożyteczna opcja. Zobaczymy, jak sobie poradzi na automacie, to jest chyba jakiś boss teraz. Sam używa ataków w sumie wtedy. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja, takie automatyczne atakowanie, ale może będę samemu bił na początek. Tak czy inaczej, boss zbity, jak widzicie. Nie było takie super trudne, ale oczywiście to był taki poziom, myślę, że tutorialowy. Wbiliśmy jakieś punkty? Coś na pewno się tutaj zbiera, okej. Okay. Te kamienie zwiększają siłę Pokemona, okej. Okay. Jak przechodzisz kolejne poziomy, możesz zbierać silniejsze kamienie. Teraz będziemy zakładać bazę. Aha, to jest nasza baza. Teraz tak, musimy wejść w jego i tymi kamieniami się zwiększa HP albo atak Pokemona, okej. Okay. Czyli tak, przeciągamy to tutaj. Zwiększyliśmy sobie siłę Pokemona, idziemy na kolejną ekspedycję. Okej, okay, czyli klikamy tutaj i zaczynamy. Start ekspedycji. Dobra, najpierw złoimy te dwa PJ-e. Zaatakował dwa naraz chyba teraz tym atakiem, tak mi się wydaje. Jakieś niebieskie coś, okej. Okay. Spróbujemy trzy naraz ściągnąć. Dwa naraz weszło. A mogę zmienić jego cel? Nie mogę. Dalej atakuję tego, co jest najbliżej. Okej. Okay. Nie wiem, co jest lepsze, czy flail, czy takedown. Chyba flail jest... Wydaje mi się, że flail zadaje więcej obrażeń, ale takedown może ściągnąć dwa pokemony. Zaraz to jeszcze przetestuję. Teraz nie pykło mi ściągnięcie dwóch naraz. A może wiecie co? Może mi się wydawało, bo może on od razu użył po tym zwykłego ataku? Nie, zobaczcie. Wszedł ewidentnie w dwa poksy. Tym takedownem. Dobra, jeszcze raz flail. Miał jest bossem teraz. O kurcze. Zapowiada się ostra walka, zwłaszcza, że nie mam jeszcze ataków. Muszą się odnowić. Dobra, łujmy go w... Czemu to nie wyszło w ogóle? Ej, ten flail nie zadziałał. Jakoś do tyłu walnąłem zamiast do przodu. Dobra, jeszcze raz. Teraz takedownem, całkiem spoko to wyszło. Okej, dobra, już go pokonujemy. Ostatni atak. Okej, zleciał. Słuchajcie, zleciał miał. Zobaczymy, co dropniemy z niego. Czerwone grzybasy. O, trzeci level. Levele też się wbija na Pokemonach. Okej, i wtedy odblokowują się kolejne jakby miejsca na kamienie. Z tego, co widzę, także wtedy można jeszcze bardziej wzmacniać danego Pokemona. Okej. Mamy Mighty Stone'a i Sturdy Stone'a i jakieś tam śmieciuszki. Znalazłeś składniki do gotowania. Czyli idziemy do bazy, będziemy coś gotować, na to wychodzi. Okej, klikamy ten piecyk. I z czego będziemy tutaj gotować? Z tych czerwonych grzybków. Nie ma to jak dobra zupa grzybowa. Jeszcze trochę niebieskich, okej. I żółte też. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mniam, mniam, mniam. Szykuje się dobra zupka. Aha, czy teraz trzeba czekać zawsze, aż się coś gotuje. Chyba, że się użyje specjalnych właśnie... specjalnej waluty, za którą pewnie się płaci, no tak, jak w każdej grze na telefon, za coś trzeba płacić.
Mamy zupkę! To jest chyba do przywoływania jakichś Pokemonów, mi się wydaje. Zobaczcie, o! Przyszedł PJ i Ratata do tego gulaszu. Słabo trochę, ale dostaliśmy nowego Poxa w sumie. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, bo to jest zwykły Ratata, ale okej. I jeszcze PJ też. Okej, też mamy 3 Pokemony, no. Nie tak źle. Dodajemy sobie te Poxy do drużyny, słuchajcie. Ciekawe, ile można mieć Poxów? Pewnie 6. Nie, 3 Pokemony można mieć tylko? Trochę mało, ale okej. Na pewno teraz będzie raźniej we trójkę. I co, można przygotować kolejne jedzonko. O, automatycznie uzupełniło coś. Także to niech się gotuje, słuchajcie, a my idziemy na ekspedycję. Czyli my mamy 660 mocy, a tu jest quest, który wymaga 650 mocy. Także teoretycznie powinniśmy dać radę. Dobra, jest jakiś dziki Pokemon. Caterpie. O, mogę różnymi Pokemonami różne te ataki używać, także to jest troszkę takie trudne do ogarnięcia w sumie. Każdy Pokemon ma 2 ataki, widzę. Dobra, wejdziemy Eevee'im. Ratata tylko Focus Energy to w sumie chyba nie zadaje obrażeń, co? Tak mi się wydaje. Ciężko ogarnąć, dużo się dzieje na ekranie, nie? Dużo się dzieje, powiem wam. Ale może jakoś się przyzwyczaję do tego i będę już ogarniał. Dobra, coś się, słuchajcie, respi. Caterpie. Jesteśmy otoczeni. Dobra, wchodzimy tutaj downem, a tutaj gastem. Gast robi takie kółeczko i wszystkich dookoła bije. Dobre, dobre, dobre. Dobra, jakoś ich tam zaoraliśmy. Troszkę nam obrażeń weszło. Tacy trochę poobijani są chłopaki. O, bo bossem jest Kakuna. Także spróbujemy ich tutaj złoić. Tak, jeszcze tym gastem. Rzeczywiście, kilku naraz może uderzyć, tylko kilka razy. Zobaczcie, jak tam zapierniczał ten taki korkociąg. Nie korkociąg, tylko tornado. Dobra, wchodzimy flailem i gastem też. I wokół niego lata ten gast. Zobaczcie, ile razy go uderzyło. Ty, jak on nas walnie, to tak wszystkich rozbija dookoła. Nie wiem. Słabo trochę. No ale szybko zleciał. Te pierwsze levele pewnie są mega łatwe. Słuchajcie, jak macie jakieś porady na przykład, albo jakieś taktyki, duże już gracie w tą grę, bo na przykład graliście od kiedy wyszła w zeszłym tygodniu, albo graliście już na Nintendo Switchu, bo na Switcha wyszło miesiąc temu, dawajcie porady oczywiście w komentarzach, wszystkie będę czytał. Myślę, że na pewno coś ciekawego się od was dowiem, jak być lepszym w tą grę, także piszcie koniecznie jakieś porady jak najbardziej. Aha, teraz reklamują sklep, żeby sobie coś zakupić. O, za darmo dostaję te tikety, spoko. Codziennie się dostaje za darmo i to jest fajne. Nie trzeba płacić, a można za darmo dostać te tikety, także w sumie całkiem spoko. Okej, dostaliśmy jeszcze stóweczkę. Czyli tak, teraz już jesteśmy pozostawieni sami sobie. Musimy sami ogarnąć, jak tutaj dobrze grać w tę grę. Także co, powzmacniamy Poxy może, bo nie damy rady inaczej dalej przejść. O kurczę, można, słuchajcie, wzmocnić jakiegoś Pokemona, ale wtedy zużywa się innego Pokemona i on na zawsze odchodzi, także nie. Mam tylko 3 Poxy, także może lepiej nie. Dałem tutaj HP. Może też obrażenia. Także chyba jesteśmy trochę mocniejsi. 849, także powinniśmy dać radę na jakimś kolejnym questie, bo to jest 750 wymagane na przejście tego. Wbijamy w te PJ-ki takedownem może. Jakiś gaścik. Szkoda, że ten Focus Energy tak nic nie robi. Może, nie wiem, zwiększa mi tutaj jakieś statystyki, ale wolałbym jakiś atak taki potężny. Także ten Ratata mi tutaj, no nie leży mi on. Wolałbym jakiegoś innego Poxa. Spiro jakiś tu siedzi, okej. Ło, już zleciał? Od razu mi wszedłem tym gastem. On ma taki duży zasięg, powiem wam szczerze. Tak go kliknąłem wcześniej, jak jeszcze biłem tego Spirala i od razu wszedł w te PJ-ki. Także gast ma duży zasięg, to mi się podoba. I fajnie wchodzi w takie grupy Pokemonów, także to jest dobre. Growlithe. Dobra, wejdziemy go gastem. No szybko zlatuje. Jednak opłacało się wzmocnić PJ-a, jednak się opłacało. O kurczę, niepotrzebnie zużyłem flaila. Nie wyszło mi to w ogóle. Dobra, gast. I takedown na szybkości. Kurczę, źle tego użyłem, mogłem poczekać trochę, bo walnąłem tego z lewej, ja tak miał mało życia. Ale jakoś to idzie, słuchajcie. Jest boss, Pidgeotto jest bossem. Jeszcze ma 3 PJ do pomocy, także będzie ciężko. Rzucimy ich gastem z dystansu. Teraz wchodzę takedownem na ostro, dobra, jakoś to idzie. Najpierw te PJ-ki by się przydało rozłożyć, bo one tam będą pewnie pomagać mu mocno, dobra. Został tylko sam Pidgeotto. Powinno być już dobrze. Już powinno być całkiem okej, słuchajcie. Ten mój PJ gdzieś tam zaginął chyba, kurczę, schował się za jakimś kamieniem. Nie wiem, czy on teraz walczy, czy nie. Ty, zaraz mi Eevee padnie. Zaraz padnie całkowicie. Kurczę, biedny Eevee. Dobra, takedownem zrobimy. Huch, udało się, ale było blisko, żeby mi padł Eevee. A gdzie mój Eevee? Schował się do Pokebola jednak. Ale exp wpadł dla wszystkich, dobra. Eevee 5 level, PJ 4, Ratata 4. I kolejne przedmioty się trafiły, także nie jest źle. Teraz będzie boss, słuchajcie, także muszę się przygotować do bossa. Najpierw może pozaliczam jakieś questy. Nie wiem, czy tutaj questy mamy jakieś do zaliczenia. Zaraz zobaczymy. O, tutaj mamy questa za ekspedycję. I to też mamy. Ale to nam nie pomoże, bo to są tylko tikety, okej. Challenge też są jakieś.
O, za to się dostaje te aprikorny i te inne rzeczy do gotowania, także to się może bardziej przyda. Okej, okay. Fosile i to też się dostaje, spoko. Okej, okay. Questy zebrane, jakieś tam nagrody. Dobra, wejdziemy do bazy, bo nie wiem, czy jestem gotowy na bossa. Co 22 godziny przyjdzie jakiś Pokémon, który chce zostać twoim przyjacielem. Coś chyba nikt nie przyszedł, nie? Ale możemy zebrać z kociołka, słuchajcie. Coś tam się ugotowało w kociołku, także teraz przyjdą jakieś poksy dobre. Mam nadzieję, że dobre. O, Vulpix! Jest dobrze, Vulpix może być. Także mamy Vulpixa, słuchajcie, dodajemy go do Pokédexu. Na 9 levelu, także lepszy od moich pozostałych poksów na pewno. Wymienię tego chyba Ratatę na Vulpixa, tak mi się coś czuje. Vulpix zamiast Rattaty. Vulpixowi damy jakieś wzmocnienie i jeszcze damy mu... O dobra, nie, potrenujemy Eevee'ego. On ma troszkę niższy level, trzeba go wzmocnić. Damy mu Rattatę, słuchajcie. Nie da to zbyt dużo levela, a jakbym PJ'a wzmocnił? O, to mu wzmocni z 4 na 5 level, dobra, robimy tak. I w ten sposób pozbyliśmy się Rattaty na zawsze. Niestety, ale Rattata się poświęcił, żeby wzmocnić naszego PJ'a na 5 poziom, okej. Okay. Może to troszkę pomoże, ale mamy w tym momencie 880, także może być ciężko dalej. Może dodamy jeszcze HP-ki tutaj Vulpixowi, okej. Okay. No czarno to widzę, dobra, jeszcze coś ugotujemy sobie tutaj. Niech się tutaj gotuje, słuchajcie, już na kolejny odcinek, a my idziemy na ekspedycję. Ostatnia dzisiaj ekspedycja, spróbujemy pokonać bossa. 850, mamy 944, także powinniśmy dać radę, słuchajcie. Ale trochę się stresuję, że może być ciężko. Flame Charge ma ten Vulpix, okej. Okay. Spróbuję oszczędzić jak najwięcej życia, póki tak jeszcze nie ma sensu ostro walczyć. Jak ten Flame Charge? On zwiększa tylko statystyki. Także to też nie jest taki zadający obrażenia. Kurczę, mój Eevee ile stracił życia. Ciekawe, czy można zmienić jakąś formację poksów. Chyba nie można, ale teraz Vulpix idzie z przodu, chociaż tyle dobrze. Bo ten Eevee to zaraz by mi spadł normalnie. Masakra. Kurczę, czemu ten Vulpix nie pójdzie do przodu na przykład zamiast Eevee'ego, nie? Przydałoby się móc zmienić formację. Kurde, jest ciężko. Jest mega ciężko, naprawdę. O, nie otoczyli mi PJ'a, lol. Dobrze, że ma tam Gasta, ale i tak nie wiem, czy da radę się wybronić tego. Jeszcze jeden takedown. Okej, okay, jakoś tam daliśmy radę. Ale te spadające HP-ki, kurczę, troszkę mnie bolą. Troszkę mnie bolą, troszkę się boję. Może można zmienić formację tam w bazie, wiecie? Napiszcie mi w komentarzach, jak wiecie, dobra? Bo chyba w bazie można rzeczywiście zmienić formację Pokémonów. Bo Vulpix, ja mu dałem wzmocnienia na punkty życia, także przydałoby się pewnie ustawić go z przodu bardziej. Dobra, jakoś tam zleciał. Jeszcze te miały na szybkości zlejemy i... Trzy ratatasy wielkie. Kurczę, mój Eevee dosłownie już ledwo zipie, nie? Naprawdę, to jest jego końcówka. Troszkę mi się to nie podoba. O kurczę, już boss. Bossem jest wielki Raticate. No zobaczymy, czy damy radę, słuchajcie. Pierwszy wchodzi tam PJ z przodu, bardzo dobrze. Jakby go tam, kurczę, mocno przywalić mu. Mój Eevee leży! Leży, nie żyje! Ja! No to żeśmy skopali sytuację, nie? Sytuacja skopana, nie wiem co teraz będzie. Tam jego pomagierów troszkę pokonaliśmy. Ale mój Eevee tam mu się odnawia takie coś. Zobaczymy, czy jak to się odnowi, to on się wskrzesi? Dobra, powrócił do akcji Eevee, słuchajcie, także jest dobrze. Damy radę. Damy radę, bo Eevee jakoś powrócił, słuchajcie. Jeszcze jeden flail. Ten mój Eevee jest najlepszy tutaj, w tej drużynie. Dobra, udało się. Czyli Pokémon może powrócić nawet jak padnie. Okej, okay. Daliśmy radę, słuchajcie, zobaczymy jaka nagroda będzie. Troszkę leveli oczywiście i dużo fajnych kamieni. Także spoko. Generalnie się taka podoba. Powiedzcie, co wy o niej sądzicie, jeśli chcecie ściągnąć. Link jest oczywiście w opisie. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił z tego serię. Także czekam na 5000 łap w górę ewentualnie i czekam na wasze komentarze, czy chcecie z tego serię. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie koniecznie kanał. Trzymajcie się. Na razie, cześć.